Dobra, dzisiaj wam pokażę, bo każdy was się, Niektórzy z was się pytali, czy ja używam dysku sieciowego. Tak, używam dysku sieciowego. Mam dysk firmy The Link Share, share Center. Koszt takiego czegoś tu są dwa dyski po 2 terabajty. Oczywiście talerzały, nie jakieś SSD normalne, 3,5 cala. Dysk jest pod kontrolą systemu Linux. Jest to system Linux oparty. Interfejs poprzez konfigurację poprzez, nie wiem, stronę internetową łączycie się. No, tak wygląda tutaj, jak widzicie, the link, tak? Tutaj z góry się wkłada dyski twarde. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda wewnątrz. Widzicie, to Bay Network Attach Storage. Dyski 3,5 cala oczywiście, A tu mam Western Digital. Taki komplet kosztuje 800 zł, jeżeli chodzi wam, żeby to kupić. Więc tu z tyłu macie, tutaj macie wentylator, wentylatorek, tutaj macie gniazdo, gniazdo USB. Nie wiem, czy widzicie, bo ostrość czasami nie załapuje gniazdo USB, gniazdo gigabit ethernet. I tutaj jest zasilanie. wentylator się włączy, jeżeli temperatura, no wiadomo, zwiększy się. Tak to wygląda. Powiem Wam, tutaj jest taki przycisk. Naciskacie to. Kurczę, nie wiem, czy ja to jedną ręką robię. I nie wiem, czy mi to wyjdzie. Czekajcie sekundę No, właśnie jedną ręką to robię, nie na statywie, dlatego i pokażę Wam, jak wygląda to w środku. Więc zdejmujecie tą osłonkę i macie dwa dyski. To są to jest specjalna taka guma, czy nie wiem, guma podobne do wyjmowania tych dysków. W środku, jak widzicie, jest układ. Mam w ogóle cała logika, tak? Widzicie chipy i tak dalej. Tutaj są dyski, jak widzicie, o 1 terabajt, ja gadam Wam. To mam 2 terabajty, tak? 1 terabajt, 1 terabajt. Możecie ustawić to w konfiguracji RAID, czyli na przykład jeden dysk będzie kopiął, będzie się automatycznie kopiował na drugi, no to różne konfiguracje po prostu. Ja nie mam tu RAIDa, mam normalny storage, czyli jakby ten dysk poszedł, no to no to niestety tak, a to wszystko przepada. No nie chciałem RAIDa. Może w przyszłości sobie kupię na 4B, ja to wtedy dwa dyski będą kopią, um, kopiowały to, co dokładnie zawartość, czyli lustrzana kopia, tak, w RAIDzie. Ciągacie za to dźwi, dźwignię, żeby to wyjąć, ale powiem Wam otwarcie. Naprawdę, dyski nie są drogie. No, dyski, dyski po tam, nie wiem, 200 zł, tak? 1 1, 1. to on, no mówię, całe urządzenie to jest koszt tak 800 zł. Podłącza się do, oczywiście, przywodem, y, przewodem, przewodem y, internetowym e, do, y, do sieci komputerowej. No, i normalnie robicie po prostu udostępnienie, udostępnienie zasob, zasobu sieciowego. I to wszystko. No, tak to wygląda, no ShareCenter. Center. Yy, korzystam już z tego, że wam. Kurczę, nie skłamać kurę, korzystam już z tego. De... De... z 3 lata. Nigdy nie miałem z nim problemu. Szybki jest, łącze jest gigabitowe, więc ten wszystko, streaming tego wideo, na przykład jak mam tu jakieś filmy i tak dalej, no, wchodzi to naprawdę. Super szybko kurczę coś ostrość tracę. O, teraz lepiej. Szybko to chodzi, bardzo dobry produkt. Przyznam, że byłem sceptyczny do, w ogóle do Network Storage, bo to wiadomo, że wszyscy mają teraz USB, pendrive, dyski zewnętrzne. A jednak, wiecie, no, to jest fajne, że chociaż teraz routery też mają, wiecie, USB, możecie podłączyć sobie zewnętrzny dysk USB i udostępniać filmy, ale to bezpośrednio pod kabel zasilania ma własny system operacyjny yy, i tak dalej, więc yy, tak jak mówię, no nie miałem problemu żadnego, skorzystam no, parę lat i naprawdę bardzo dobry produkt, yy, bo tak jak mówię, no The Link to nie jest jakiś, nie wiadomo, yy, Cisco i tak dalej, czy tam jakieś yy, QNAPy, nie QNAPy, tylko jakieś takie inne, dużo droższe rozwiązania sieciowe. A tak jak mówię, dwa dyski po 1TB, 2TB y tutaj są. Podłączasz kablem po prostu sieciowym do routera i masz dostęp. Ustawiasz adres IP i masz normalnie dostęp z sieci do swojego tutaj. Ja tutaj przechowuję dane, tak jak mówię, kopie z moich komputerów. Widzicie głównego laptopa. Tutaj on ma też 2 terabajty w sobie, ale zawsze kopię jakichś ważniejszych rzeczy mam na tym delinku. Ja mówię, polecam ten produkt, bo to jest super, super dobra. Dobry, dobry po prostu. Se, sieciowy serwer plików, można tak powiedzieć, bo to jest serwer. Jest... Sieciowy serwer plików, tak. Ma własny system, ma własną pamięć w środku. Nie pamiętam, ile pamięci ma ram ale ma własny system Linux, normalnie operuje, czyli normalny, jak serwer, tak. W takiej obudowie, właśnie błyszczący troszeczkę, ale mówię, bardzo fajna sprawa. No, polecam taki zakup. Ja z niego jestem zadowolony, choć troszeczkę waży. Jak tak podnieść, to tutaj wychodzi z kilogram, może więcej nawet. Mówię, tutaj macie włączniki, włącznik, wyłącznik, pokażę to wam w innym wideo. Tutaj macie, akurat już tego nie pamiętam, tego chyba coś z USB. Tutaj macie, pokazuję czy lewy dysk jest włożony i pracuje, czy prawy dysk jest włożony do drugiej kieszeni i pracuje. To widzicie, diody migają po prostu, ale bardzo fajna, fajne urządzenie i polecam wszystkim. Coś znowu ostrość straciłem, ale nagrywam telefonem. No to to było na tyle. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.